Gosiu, tak sobie odkąd tutaj przyszedłem, patrzę i mam takie biedne męskie oko, ale chyba ścięłaś włosy, prawda? A to podobno oznacza rewolucję w życiu każdej kobiety. Powiem ci, że to w ogóle jesteś jedynym mężczyzną, który to zauważył. Bo nawet do Filipa podeszłam i mówię, ale czy ty nie widzisz, że ja obcięłam włosy? Ja dałem znaka do redakcji, więc zapraszam na vivo.pl. Tak, dziękuję bardzo. No właśnie powiem szczerze, że obcięłam wczoraj włosy. I że długo się do tego przymierzałam i że moja stylistka namawiała mnie już, jak zaczynałam prowadzić Dzień Dobry, ale ja w ogóle nie byłam gotowa, bo ja nie lubię krótkich włosów i zawsze się tak czuję niekobieco. Ale tak we mnie ta myśl dojrzewała i tak sobie pomyślałam, że ta fryzura, że ona jest taką fryzurą silnej kobiety. Okay. I że się tak utożsamiłam z tym i sobie pomyślałam, ome, no przecież jesteś home, więc możesz mieć takie... Ale to dobrze, a poza tym zawsze jest taka myśl gdzieś z tyłu głowy, że przecież odrosną, jak coś by się wydarzyło. Jak ci mówią ludzie, nie przejmą się, bo ci odrosną, to znaczy, że jest beznadziejnie. Nie, to wycinamy, jest naprawdę ładnie. Dziękuję ci bardzo, ale powiem ci, że się tak dobrze poczułam właśnie. Poczułam jakąś taką moc i pomyślałam sobie, fajnie, ramówka idzie, to od razu będzie jakaś zmiana. Edward Miszczak mówił ze sceny o tym, że pewne turbulencje w Dzień Dobry TVN, no o tym, że ta bitwa na oglądalność jest, to tak. Wiadomo, nie od dzisiaj. Jakie są nastroje i co pan Edward Miszczak miał na myśli, mówiąc turbulencje, zmiany? No wiesz, no zmiany są takie, że jakby no pół roku temu my byliśmy nową parą, a za chwilę wprowadzają kolejną parę, więc można powiedzieć, że to są już dwie pary nowe, więc na pewno jest duża zmiana i to jakby zawsze zmienia charakter czy jakość tej telewizji śniadaniowej. Na pewno jest walka na oglądalność, dlatego że my mamy tego widza wielkomiejskiego bardziej, który jednak w ciągu tygodnia jest coraz bardziej zajęty, coraz więcej pracuje, dlatego weekendy mamy tak dobre, a poniedziałki zaczynamy zawsze najsłabiej, bo my po prostu pracujemy, więc walczymy po prostu no, o każdy ten procent udziału. A to się przekłada jakoś na atmosferę pracy? Wiesz co, oczywiście, że tak. No, przekłada się na to, że za każdym razem sprawdzasz swoje wyniki, czy jak one się wahają, które to zresztą jest moim zdaniem fascynujące, no, z perspektywy osoby, która pracuje w mediach, to w ogóle jest fascynujące. Ja mam wszelkie rankingi, więc dobrze cię rozumiem. Tak, prawda, że nagle patrzysz, że wiesz, że wprowadzasz coś, co ci się wydaje takim kompletnie zdetematem, a jest nagle pik, ludzie chcą to oglądać. Pamiętam, ostatnio był jakiś pan, który pokazywał pierwszą pomoc chyba i jakoś taki pokazywał to na wizji i nagle ludzie w ogóle wszyscy po prostu poprzełączali kanał, chcieli to oglądać. A z drugiej strony mamy takiego pewniaka, który nam się wydaje, że wow, mamy gwiazdę. Okazuje się, że to się nie ogląda, więc... No to zresztą kiedyś mi powiedziałaś, że ty wolisz rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, a nie z gwiazdami. Nawet się mnie pytają właśnie, że taka sprawiedliwie teraz jest, bo każdy z nas może kawałek tego tortu weekendowego wziąć. A my z Filipem w ogóle nam na tym nie zależy, bo my naprawdę bardzo lubimy te dzienne wydania i właśnie tych zwyczajnych ludzi.